Siemanko, siemanko, witajcie na moim kanale, ja jestem Shina i dzisiaj przychodzę do Was z nową informacją, a raczej z nowymi zmianami, które zaszły w grze Escape from Tarkov. Czego one dotyczą? Ano dotyczą balansu. Poszedł znowu balans gry. Tym razem co zostało zmienione? Został zmniejszony wpływ umiejętności siła na prędkość chodzenia i znacznie zmniejszony wpływ umiejętności siła na inercję. Jak to się ma do gry? Otóż... No cóż mam wam powiedzieć. Nerf dla weteranów i buff dla graczy, którzy zaczynają lub są gdzieś tam po środku. Nie wiem, czy to jest dobra zmiana, czy to jest zła zmiana, bo jeszcze nie miałam okazji grać. Dajcie znać, jak wy się na to zapatrujecie, czy wam się ta zmiana podoba, jak wam się teraz gra, czy faktycznie jesteście wolniejsi, bo słyszałam różne komentarze, że ruszamy się wolniej, ruszamy się jakbyśmy tydzień pili. Nie wiem, będę pewnie to jutro testowała, także zobaczymy. Kolejna rzecz. Od kilku dni mamy okazję grać na labach częściej niż wcześniej, dlatego że biała karta, czyli karta wejściowa na laby, wróciła na Flea Market. Także od tej pory możecie sobie kupić kartę na laby. Zapraszam do nauki lepsików, zapraszam do nauki PvP. I tyle. Aha, i jeszcze jedna ważna rzecz, którą możecie sobie potestować. Dzisiaj zauważyłam prawdopodobnie jeszcze jedną zmianę, ale ona chyba nie jest oficjalna, jakby nie poszło to oficjalnie, więc mówię, żebyście sobie to posprawdzali. Miałam możliwość dzisiaj wybrania serwera, który normalnie jest dla mnie niedostępny ze względu na ping. A to oznacza, że być może ping limit został podniesiony. Nie wiem do ilu i nie wiem, czy to jest prawda, ale weszłam na ten serwer i grałam dzisiaj na pingu ponad 200. No. Nie wiem, jak to skomentować. Sprawdźcie, potestujcie. Ja pewnie jutro jeszcze będę testowała ten serwer, ale tak, weszłam na ping ponad 200 i mnie nie kikało. A wcześniej kikało, nie wiem, czy przy 180? Jakoś tak? Ciężko mi powiedzieć. Już teraz nie pamiętam. Potestujcie sobie, dajcie znać w komentarzach, czy też możecie to zrobić, czy nie. Ja uciekam do spania, bo jutro ciężki dzień przede mną, także życzę wam spokojnych snów i do zobaczenia na streamku. Buziaczki. A! Subskrybujcie i lajkujcie kanał. Buziaczki. Pa, pa.